Jakub Sieczko. Dzień dobry. Jestem. Kuba. Jestem. Cześć, dzień bardzo dobry. Mi miło. Cześć. Żebym cię ładnie przedstawił, żebym nie popełnił żadnego lapsu. Ja będę poprawiał, jak trzeba. Tak, tak, tak. Dobrze, uwaga. Medycyna Granicy. Prawda. Jeden z członków tej organizacji. Dwa. Lekarz anestezjolog obecnie. Prawda. Kiedyś ratownik w pogotowiu ratunkowym. Tak. Pisarz obecnie. No, napisałem książkę, może ty. Ja wiem, ale... Czy jestem pisarzem, to możemy o tym porozmawiać. Słuchaj, tam jest dużo. Ja sobie tyle rzeczy zapisałem tutaj, nawet od cytatów. Ale zaczniemy od tego tematu, zanim przejdziemy do książki. Co się dzieje z medykami na granicy, powiedz mi, bo było bardzo głośno na jesieni zeszłego roku. Mamy... Lato 2022. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja. Na granicy polsko-białoruskiej, o czym warto mówić, no, kryzys humanitarny się nie skończył. Ale to jest taka sama skala, jak była? Nie, to nie jest taka sama skala, jak była. No, jakby z wiadomych względów więcej mówimy w tej chwili o wojnie w Ukrainie. Natomiast tam ciągle są ludzie, ciągle ludzie przybywają na granicę polsko-białoruską, ciągle bywają to ludzie w ciężkim stanie. No my przekazaliśmy nasze działania Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej w listopadzie, które tam przez jakiś czas działało i teraz no już w taki może mniej oficjalny sposób, nie tak zorganizowany, ale również wspieramy jakoś tam aktywistów, którzy działają na tym terenie. No warto o tym mówić, bo no wiadomo, jak działają media, temat jest kilka tygodni, że tak powiem, nośny, a potem dzieją się inne... Dlatego pana o to pyta. Tak, inne ważne panie sprawy, Kuba. natomiast no tam są ludzie, tam są też dzieci, tam są ludzie, którzy cierpią i należy o tym pamiętać. To zaczynam od cytatu z pana książki. Proszę bardzo. Ona przeżywała najgorszy dzień w swoim życiu, ja bym pospał. I mówisz to ty, piszesz to ty, jako lekarz pogotowia. I powiem ci szczerze, czytałem twoją książkę z wypiekami na twarzy i zastanawiam się, po pierwsze, jak wygląda to praca, ale co skłania młodych ludzi, takich jak ty, do tego, żeby pracować w pogotowiu? Bo to jest, z tego co czytam, katorga. Więc zacznijmy. Co sprawiło, że Kuba, lat 20 kilka, przekracza próg karetki? No, moim zdaniem to nie jest tylko tak, że to jest doświadczenie, które jest katorgą. Oczywiście praca w pogotowiu jest niezwykle wyczerpująca fizycznie i psychicznie, natomiast samo doświadczenie uratowania ludzkiego życia jest pięknym doświadczeniem. Wydaje mi się, że jednym z najpiękniejszych, ale jakie tam opisuje, że to jest mieć. Taki zastrzyk adrenalinowy. Tak, no to jest zastrzyk, nie wiem, adrenaliny, endorfin pewnie też. Mi to się kojarzy z patrzeniem, nie wiem, na narodziny, bo to de facto są drugie narodziny. Dajemy komuś drugie życie i to jest piękne. Więc gdyby to była praca, w której tylko to się dzieje, no to zapewne ratownicy czy lekarze pracujący w pogotowiu nie odchodziliby po kilku latach z tej pracy. No a pytasz, co mnie tam, że tak powiem, zagnało. No pasja, po prostu czysta pasja. Ja interesowałem się ratownictwem medycznym od mojego kursu pierwszej pomocy w 16 roku życia. Ja sobie nie wyobrażałem, żeby robić cokolwiek innego. Znaczy, dalej uważam, że ratowanie ludzkiego życia jest pięknym zawodem i to jest piękne uczucie, kiedy to się uda. Natomiast oczywiście nie wiedziałem, zaczynając pracę w pogotowiu, że jest to tak rzadkie, a tyle jest kosztów psychicznych i fizycznych, które się ponosi tej pracy. Też myślę, że warto o tym wspomnieć, jaki jest obraz, myślę, ratownictwa, nie wiem, w popkulturze na przykład. Kiedyś zrobiono takie porównanie, ile procent reanimacji się udaje w ostrym dyżurze i tam w chirurgach, w innych stylach medycznych, a ile w rzeczywistości. No i proszę państwa, w ostrym dyżurze to chyba jest 48%, w chirurgach około 50 kilku, natomiast w rzeczywistości 12%. Więc udaje się. Udaje się, w sensie, że człowiek przeżywa. W związku z tym, no, my jesteśmy, pomimo jakby rozwoju medycyny i ratownictwa, to trzeba zachowywać pokorę wobec tego, co się spotyka, bo też ta praca to jest konfrontowanie się z bezradnością. Słuchaj, często. To też jest tak, że ja muszę powiedzieć Pogo, twoja książka, bo tytułu nie powiedziałem, Gapa. Pogo jest takim opisem tego, co się dzieje w pogotowiu na przykładzie twojego życia. Oczywiście jest adnotacja, że niektóre fakty i osoby zostały, a w zasadzie dane personalne zostały, tak, zostały zmienione. Pytanie jest, czy ktoś z tych osób, które opisałeś, już się do ciebie odezwał i powiedział, Kuba, przeczytałem.
I co mi masz do powiedzenia? Znaczy, nie sądzę, żeby którykolwiek z pacjentów mógł się rozpoznać na podstawie tej książki. Ja uważam, że prawo pacjenta do prywatności jest jego podstawowym prawem i tak. No, nazmieniałem szczegóły, żeby myślę, że ten pacjent się nie rozpoznał. Natomiast kto się odzywa, odzywają się najważniejsi dla mnie recenzenci tej książki, to znaczy moi koledzy i koleżanki z branży. To jest dla mnie najważniejsze, pomimo tego, że no, ta książka rzeczywiście spotyka się z dobrym odbiorem i wiele osób dla mnie ważnych, publicznych też się o niej jakby no, super entuzjastycznie wypowiadało, jak nie, Mariusz Szczygieł, czy Robert Więckiewicz, Martyna Wojciechowska. To jest dla mnie bardzo ważne, ale gdyby którykolwiek z moich kolegów mi napisał, to nie jest prawda. Nakłamałeś. Tak nie wygląda nasza robota, to ja bym uznał, że ta książka Pogo jest porażką. No na szczęście oni się oczywiście rozpoznają, moi koledzy, których imiona też tam troszkę nazmieniałem. No, ale dużo szczegółowych opisów fizis niektórych kolegów. No tak, i też różnych zachowań niekoniecznie konstruktywnych, prawda? Więc trochę nazmieniałem, ale na szczęście jeszcze jakby od nikogo z branży nie dostałem takiej informacji, że to jest bullshit. Natomiast wiele osób mi mówi, że no po raz pierwszy ktoś w pełni opisał ich doświadczenie. Bo to jest, ta książka, jak się czyta, jest tak soczysta, rozumiesz? Ja czytam, czuję te zapachy, czuję te emocje, widzę tę linię na tym ekranie od defibrylatora. Widzi pan, jak ja się dużo nauczyłem? Zresztą te opisy są, jakby uświadamiają mi, bo ty tam mówisz, że jest jakby ciąg przyczynowo-skutkowy wiele razy. Stało się to i to, kilka pojęć i potem zastosowaliśmy to i to. I to uświadomiło mi, jak wy musicie mieć wielkie, wielkie głowy, ale wrócę też do tego pytania, które pada z ust twoich kolegów. I świetnie z tego wybrnąłeś, to już jest na samym początku książki, na pytanie, co widziałeś. Więc ty bierzesz hurtowo te wszystkie historie i zbierasz w kilkanaście akapitów. My mamy takie wrażenie, do czego się odniosłeś, takie filmowego pogotowie? Że mamy. Jesteście George'ami Clooney'ami? Tak, no nie, ja nie wyglądam jak George Clooney, niestety, proszę państwa, to już się z tym pogodziłem. Natomiast rzeczywiście jest taki obraz społeczny i też tworzony pewnie przez filmy, przez książki, że pogotowie to jest ciągła walka o ludzkie życie i nie wiem, reanimacje, wypadki. Natomiast pogotowie często jest żmud, ciężką, ale myślę też ważną pracą. Na przykład to, czego ja się nauczyłem w pogotowiu, to, czego się dowiedziałem o moim mieście, to, że to, jak to miasto wygląda na ulicach, to nie jest cała prawda o tym mieście, bo są domy, w których żyją ludzie, którzy z tych domów nie wyszli od lat. I jest bardzo dużo samotnych, cierpiących, głównie starszych osób. Jest mnóstwo osób przewlekle chorych, którymi opiekują się, nie wiem, ich matki, żony, czy córki. Najczęściej to są kobiety też, no to też jest symptomatyczne, wydaje mi się. Więc jakkolwiek oczywiście raz na jakiś czas w pogotowiu zdarza się spektakularna akcja ratunkowa, to więcej jest obcowania z takim zwykłym, codziennym ludzkim bólem, którego jest bardzo dużo w Warszawie. Powiedz mi, czy ta książka jest jakąś formą... Nadal jesteś lekarzem, więc to nie jest odcięcie się od okresu pogotowia, ale czy to jest jakaś forma terapii, że te historie są w tobie i chciałeś się trochę wywalić z siebie? I już nigdy właśnie na to pytania, co widziałeś, kolegom nie odpowiadać, tylko wręczać im swoją książkę. Znaczy, ja na pewno nie chciałem się terapeutyzować kosztem czytelnika, bo uważam, że nie jest to rolą literatury, żeby autor się, że tak powiem, kosztem czytelnika jakoś oczyszczał od tego. Są pewnie inne miejsca. Natomiast ta książka mi na pewno uporządkowała to doświadczenie. To znaczy, ja zobaczyłem jeszcze raz siebie w tej sytuacji, nie wiem, w sytuacji, w której jedziemy do wypadku, w którym ciężko chore jest dziecko i jak ja się wtedy czuję. Nie wiem, sytuacja, w której oglądamy śmierć i oglądamy ją na każdym dużo po kilka razy i ona nie zawsze jest estetyczna, bo też śmierć w szpitalu to jest co innego tak niż śmierć no, w środowisku. Biała śmierć. Tak, no, bo praca w pogotowiu to też na przykład no, stwierdzanie zgonów osób, które kilka dni czy tygodni leżały w domu i nikt ich nie znalazł. Więc ja dziś sobie patrzę na siebie tam, oglądam siebie i pewnie mi to jakoś porządkuje to doświadczenie. Kuba, bo to jest tak, że
po pierwsze uważa, czy to nie jest tak, że ty zrobiłeś właśnie wielki, wielki PR dla całego środowiska ratowników medycznych? Bo jak ja czytałem twoją książkę, miałem wrażenie, że kurczę blade, jak my mało wiemy o tych ludziach. I tak jak powiedziałeś, że są te główne ulice miasta, ale są te mieszkania, że my w ogóle nie wiemy, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami. I jak, ile wy energii, empatii przekładacie na innych ludzi. To jest niewiarygodne. No, jeśli chciałbym, żeby coś wyniknęło z tej książki, takiego społecznie, to być może, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że pracownicy ratownictwa medycznego, którzy rzeczywiście stykają się z tymi emocjami trudnymi, o których mówisz, nie mają opieki psychologicznej w Polsce w ogóle. A to jest ważne, żeby mieli, bo jak jej nie mają, to różne niekoniecznie konstruktywne wzorce radzenia sobie z tym, co przeżywają, wdrażają. No i o tym też piszę w książce, że niestety są koledzy i koleżanki, którzy płacą dużą cenę za to, co przeżywamy. Bo empatia też ma swoją cenę, nie? To znaczy... No myślę, że mamy ograniczone pokłady, że w pewnym momencie już nie jesteś w stanie... Tam też opowiadasz o tym, jak informujesz ludzi o złych rzeczach, że no w pewnym momencie już nie ma tego pokładu i ty już zdawkowo odpowiadasz na pewne historie, mimo że ktoś cierpi. No ja też uważam, że nie można nic mądrego powiedzieć komuś, kto właśnie przeżywa śmierć najbliższej osoby. Znaczy nie ma zdania, które jest w stanie pocieszyć taką osobę, czy sprawić, że sytuacja jej nie... No, że ona, że tak psychicznie poczuje się lepiej w jakikolwiek sposób. Ja uważam, że trzeba wiadomość o tym, że zmarła najbliższa osoba, nie wiem, córka, żona czy matka, przekazać w sposób kulturalny i spokojny i jakby zachować milczenie, bo ja jestem w gruncie rzeczy obcym mężczyzną, który znalazł się w tym domu i nie mogę... Czyli po prostu informujesz pani mąż, pani matka. Tak, tak. I jakby wydaje mi się, że tyle możemy zrobić, bo nie ma słów na niektóre tragedie po prostu. Powiedz mi, czy jest jakaś sytuacja, która ci się śni i sobie o niej co jakiś czas przypominasz? I nie chcę, żeby nie pytam cię o koszmary, tylko coś takiego... Może w dwa kierunki. Coś takiego bardzo traumatycznego i coś takiego, co myśli sobie, kurczę blade, życie jest piękne. Tam jest o tym powrocie tej dziewczyny podczas reanimacji, tak, że ona was potem odwiedza, daje kwiaty i wy macie poczucie euforii razem i to tak. Jest budujące na kilka dni. No tak, ja może nie śnią mi się takie sytuacje, ale lubię sobie do nich wracać. Sytuacje, w których rzeczywiście komuś pomogliśmy. Ta sytuacja z uratowaną 21-letnią kobietą albo też przypominam sobie sytuację z mężczyzną, który rozciął sobie piłą w tartaku tętnicę udawał mi, ja zaciskałem tą tętnicę przez kilkanaście minut pięścią, zanim on dojechał do szpitala i on przeżył. I to są wspaniałe sytuacje, do których wracamy i no to fizycznie tymi rękami ten człowiek oczywiście we współpracy z kolegami z zespołu został uratowany. To jest piękne. Natomiast no, sytuacje, które wracają, to są sytuacje z dziećmi zawsze. To znaczy, szczególnie kiedy zostaje się rodzicem, sytuacje z ciężko chorymi czy z umierającymi dziećmi są niezwykle trudne. A straciłeś kiedyś panowanie nad sobą? Bo te statystyki, kiedy odpowiadasz na to pytanie, co widziałeś, są wstrząsające. Normalnemu człowiekowi chodzącemu po ulicy trudno to przyjąć podczas czytania, co dopiero wiesz, w stanie faktycznym. I pytanie jest, czy ty straciłeś kiedyś panowanie nad sobą i kogoś to wyrządził jakieś wielkie zło podczas, nie wiem, był agresywny wobec kogoś, wobec was, niesprawiedliwy. No, nie uciekłem się nigdy do czynów, że tak powiem, rękoczynów w żaden sposób. Natomiast oczywiście to jest prawda, że w ratownictwie spotykamy różnych ludzi i ogólnie mówiąc, nie wszyscy są nam przyjaźni. I nie wszyscy też nam wzbudzają dobre emocje. To też jest tak, że jak się dużo pracuje, jak się jest fizycznie zmęczonym bardzo, to te nerwy szybciej puszczają. Natomiast no, wydaje mi się, że nie straciłem głowy w taki sposób, żeby jakoś zupełnie się
się od tego odciąć, znaczy, żeby zupełnie jakoś zrobić coś nieracjonalnego, no to też jest tak, że ja w tym ratownictwie przepracowałem 8 czy 10 tysięcy godzin i to też staje się po prostu zawód i pewnego rodzaju rutyna i pewne rzeczy są powtarzalne i być może nie robią już takiego wrażenia potem. A z czego to wynika, że wy wzbudzacie takie emocje? Ja jestem podatnikiem, wy pracujecie na to mój koszt. No też to, co pokazuje praca w pogotowiu, to jest to, że w Polsce się pije strasznie. Jest po prostu bardzo dużo pacjentów pod wpływem alkoholu. No, a wiemy, że ludzie pod wpływem alkoholu czy różnych innych substancji nie zawsze, oględnie mówiąc, zachowują się bardzo racjonalnie, nie? Więc wpadłem na taki pomysł, że na przykład fajnie by było uderzyć w nos lekarza i to jest taki dobry pomysł. Nie? Dobrze, to żeby nie było. Jakaś taka historia, oprócz tych pokrzepiających, taka, która wywołała u ciebie po prostu taki szczery, niepohamowany wybuch śmiechu. No, przypomina mi się historia o panu, który pisze o niej w książce, o panu, który wyskoczył z okna z pierwszego piętra. To nie jest zabawne oczywiście, nic mu się poważnego nie stało, ale jak go spytaliśmy, jakby dlaczego wpadł na taki pomysł, to powiedział, że żona go zamknęła w pokoju, chciał wyskoczyć po piwko, ale nie żałuje, bo jak się wczołgał po schodach na pierwsze piętro i zapukał do drzwi z drugiej strony, to jej mina była bezcenna, więc to przypomina sobie czasem. Czy on wyskoczył, wdrapał się dopiero wtedy zadzwonił? Tak, i zadzwonił, no i żona była zaskoczona i stwierdził, że to taki świetny dowcip. No i pogotowie, proszę państwa, to jest społeczeństwo w pełnym przekroju. Bardzo różnych ludzi można spotkać. Jakub Sieczko, książka Pogo. Wy musicie... jeden rozdział to minimum. Jest krótka, proszę państwa, więc to tak, jej zaleta. Jest świetne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczygieł mówi prawdę. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie.